Możemy oddawać krew pełną, o tym każdy myśli, to jest właśnie ta krew, która leci z żyły. Ale także możemy oddawać poszczególne składniki krwi, ponieważ leczymy pacjentów nie krwią pełną, wskazań do podawania krwi jest naprawdę bardzo niewiele. Podajemy tylko ten składnik krwi, który jest potrzebny. Jeżeli ktoś ma niedokrwistość, otrzymuje tylko krwinki czerwone. Natomiast osocze podajemy w przypadku zaburzeń krzepnięcia, płytki także w przypadku zaburzeń krzepnięcia. Dlatego możemy lepiej wykorzystać krew pobraną oddawcy. możemy obdzielić kilku. Pacjentów. Żeby zostać kwiodawcą, trzeba spełnić wymagania zdrowotne, które są określone w rozporządzeniu ministra zdrowia, jest to więc przepis prawny. E, między innymi dotyczy to wieku, czyli 18-65 lat niezależnie od płci. E, oprócz tego trzeba się wylegitymować, czyli trzeba posiadać dokument ze zdjęciem z numerem PESEL, e, no, trzeba podać adres zamieszkania. Musi mieć możliwość kontaktu z dawcą, żeby przede wszystkim poinformować go, gdyby się okazało, że badania, które wykonaliśmy wyszły nie. Nieprawidłowe. Nie możemy oddawać krwi w, sytuacji, w wielu sytuacjach, przede wszystkim związanych ze złym stanem zdrowia. Ale taką, takim prozaicznym przeciwwskazaniem jest waga. Waga poniżej 50 kg dyskwalifikuje jako dawcę. Poza tym no, wszystkie choroby przewlekłe, choroby nawracające, przebyte poważne choroby zakaźne więc każdy typ żółtaczki przebyte dyskwalifikuje. Przebyte choroby, niektóre choroby tropikalne, zawał, przebyty nowotwór. Natomiast przeciwwskazania tymczasowe to jakieś niedawno przebyte infekcje czy niezaleczone, branie pewnych leków, pewne szczepionki. Tutaj jest konkretny czas okres powrót z pewnych terenów, jak na przykład tereny malaryczne, 12 miesięcy tereny, gdzie występuje gorączka zachodniego nilu, 28 dni, yy, przebyty zabieg operacyjny, czy jakiś akupunktura, tatuaże, tutaj dyskwalifikacja na 6 miesięcy. Jeżeli mamy zamiar yy, przyjść konkretnego dnia do oddania krwi, yy, trzeba się yy, no, odpowiednio także nawodnić dzień wcześniej yy, rano zjeść śniadanie. Śniadanie niezbyt tłuste. No oczywiście poprzedniego dnia wy, yy, nie pić w yy, nadmiarze alkoholu. Przy rejestracji wypełniamy kwestionariusz, dla Krwiodawcy. Udajemy się następnie do pracowni analitycznej, gdzie będzie pobrana próbka krwi, po czym badanie lekarskie, szczegółowy wywiad. No i jeżeli lekarz zakwalifikuje, udajemy się wówczas do sali pobrań. Procedura badania krwi pełnej trwa no, w sumie tak około 15 minut.